Już od 19 roku życia, czyli dokładnie 14 lat, mam obsesję na punkcie samodoskonalenia. Zaczęło się od tego, że chciałem sprawić, by być szczęśliwym, i to był mój pierwszy podstawowy jakby cel, który sobie postawiłem. Nie odpuściłem i ostatecznie go osiągnąłem, bo jestem bezwarunkowo szczęśliwy. Samo kontrola Level Pro Hard, ale nie wydarzyłoby się to, i kolejne rzeczy, jak osiąganie sukcesu, wolność finansowa, stanie się milionerem, podróże dookoła świata i tak dalej. Nie wydarzyłoby się nic z tego, gdybym cały czas się nie samodoskonalił. Ale teraz najzabawniejsza rzecz czasami zmiana u mnie przebiegała tak. I były momenty, że w sekundę na sekundę, zdobywając jakąś wiedzę, potrafiłem się zmienić. A były obszary w życiu, gdzie wiedziałem coś, że powinienem robić, a nie robiłem tego latami. I tak zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby moi podopieczni yy, zaczęli zmieniać się z sekundy na sekundę, po prostu w tym krótszym czasie, a nie żeby to było odwleczone, jak flaki z olejem, i u niektórych tak naprawdę niektórzy nie potrafią się nigdy nie zmienić. I zacząłem dochodzić do tego, jaka była różnica o mnie, kiedy zmieniałem się błyskawicznie, a kiedy to trwało dłużej. I kochani, stworzyłem taki algorytm na to i okazało się, że e, recepta na to jest, choć brzmi prosto, jest e, moim zdaniem genialna. Podzieliłem się nią w książce Transformacja świadomości, a teraz Wam powiem, oddam jakby core tego. E, po pierwsze, musimy chcieć się zmienić, także bez tego to w ogóle nic się nie uda. Druga sprawa, musimy mieć zaprogramowane, zakotwiczone Słowa tak zwanej mocy, które będą nam przypominać w tych sytuacjach kryzysowych, że na przykład chcemy pocisnąć mocniej na treningu, yy, będziemy trzymać plan dnia, wstaniemy rano, podejdziemy do kogoś, jak się boimy. Musimy mieć jakieś zakotwiczone słowa, które będą nas się aktywować. Bez tych przypominajek, niestety, ale nie będziemy o tym pamiętać, <laughs> i przez to no, nie ma opcji, żeby to ogarnąć. Do tych słów mocy najlepiej jak jest podłączona jakaś wizja, jak jest to otulone wizją, łatwiej zapamiętujemy. To, to wiedzą doskonale osoby, które pamiętują długie ciągi liczb, że to, to polega właśnie na tym, że tworzysz historię w głowie i dzięki temu potrafisz bardzo, 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 bardzo długie ciągi liczb zapamiętywać, bo po prostu pamiętasz historię. Dlatego warto te słowa mocy podłączyć pod historię. I teraz ostatni i najważniejszy motyw. Wystarczy zapamiętać to do końca życia, co chciałeś sobie w tej głowie zakotwiczyć na zawsze. I jak to wyryjecie sobie na pamięć, jesteście w stanie dużo szybciej zmieniać nawyki, zmieniać reakcje, zmieniać swoje zachowania, gdy po prostu będziecie pamiętać o tym. I kochani, choć brzmi to prosto, bo trzeba chcieć się zmienić, stworzyć słowa mocy, mieć to otulone wizją. I zapamiętać to do końca życia. Obszary yy, u mnie, takie jak, nie wiem, prze, na przykład przestałem się jakimikolwiek problemami przejmować, bo mam w głowie wizję, jak byłem w Nigerii i widzę kobietę umierającą na ulicy, trzymającą dziecko w ramionach, po prostu takie chude nóżki, brzuszek taki wydęty, okropny widok, i ten widok. Aktywuje mi się w sytuacjach, typu ktoś mi auto porysował, typu wydaje mi się, że mam jakiś problem. To w tym momencie od razu się we mnie aktywuje i nie masz żadnych problemów. To są moje słowa mocy i do tego ta wizja. I tak w wielu obszarach życia stworzyłem sobie takie automatyczne e, słowa mocy, które mi się aktywują, podłączone z wizją. Razem to działa tak że w tych wszystkich sytuacjach, gdzie normalnie zachowałbym się z przypadku, z automatu, moje ego by po prostu jak na huśtawce robi co chce, udało mi się dzięki temu stworzyć masę świadomie wybranych nawyków, dzięki czemu obecnie no, osiągam sukcesy na każdym polu. I teraz kochani, no, nie byłbym milionerem, nie budowałbym już teraz ponad 100 domów wybudowanych, nie stworzyłem Football Training Center, nie napisałem 13 książek, nie zmieniłem tysiącom ludzi życie, e, nie stworzyłem biura podróży, nie podróżowałem dookoła świata, nie zrobiłbym nic z tego, gdybym nie pokonał moich autodestrukcyjnych myśli, emocji, nawyków, reakcji. To by było nierealne, żeby stary Dawid coś ogarniał. To musiał być upgrade, musiałem się zmienić, inaczej nie byłoby to możliwe. I tutaj bym chciał was, kochani, serdecznie wam polecić tą książkę, bo podziwiłem się tutaj właśnie tymi słowokluczami, tymi słowami mocy, wizjami, które mi zmieniły życie w najważniejszych obszarach, od bycia szczęśliwym sam ze sobą, po biznes, po sport, po relacje z bliskimi, po bycie uważnym, obecnym. Jest tutaj po prostu mieszanka tego, co można by rzec najlepsze, czyli jakby takie podsumowanie. Całej mojej twórczości yy, i tych 14 lat samodoskonalenia. Także, jeżeli jesteście kochani, yy, ciekawi, co, co się tu znajduje, serdecznie Wam polecam z całego serca w ogóle mogę Wam coś pokazać, bo yy, jestem w trakcie właśnie podpisywania yy, książek. <ścoughs> to jest tylko część, yy, mamy akurat do niedzieli yy, promocję i nie dość, że jest promocja, to jeszcze każdy egzemplarz jest z moim. Podpisem. Także ci z Was, co zdecydują się na kupić książkę w przesprzedaży, otrzymacie ją z moim autografem i kupując dowolną, inną książkę na dawidpiątkowski.com otrzymacie ją również z podpisem. Także myślę, że to jest świetny pomysł na, na prezent. Jak nie dla Was, to, to dla kogoś bliskiego. Wiedza, kochani, zmieniająca życie. Nie wyobrażam sobie, żeby żyć, nie mając tej wiedzy, by będąc Starym Dawidem. No, nie chciałbym i już nie będę tutaj mówił, że wolałbym zginąć, ale tak jest. Generalnie nie chciałbym żyć, gdybym był nieświadomy, gdybym był nieszczęśliwy, gdybym miał wiecznie problemy, gdybym, gdybym był po prostu starym sobą i wiedział jednocześnie, jak fajnie można sobie ogarnąć życie, zarówno z poziomu szczęścia, relacji, miłości, spokoju ducha, realizacji marzeń. No to, 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 to jest po prostu niebywałe. Także wiesz, że ta książka może bardzo, dużo dobrego z, z, zrobić w tym świecie. i serdecznie was zapraszam do, do zakupu, bo jest to takie moje małe. Mistrzostwo Świata, z którego jestem bardzo dumny. Także, kochani, jeżeli czytaliście jakieś moje książki, napiszcie proszę w komentarzu, która jest wasza ulubiona. Jestem maksymalnie ciekaw, bo to jest niesamowite, że każdy ma swoje, swoje ulubione spośród tych 13, które napisałem. Dajcie znaka w komentarzu i jeżeli zakupiliście już książkę Transformacja świadomości, dajcie znać e, również w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się i do, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.